No i dzień dobry, dzień dobry. Ten piękny horizonowy dzionek, miałem powiedzieć, przecież to jest Days Gone, a nie Horizon, nieważne, witamy. Hunta z tej strony. A to Days Gone. Myślałem o tym, co mówiłeś, na temat zrobienia czegoś, żeby się tu przydać, żeby odpłacić się jakoś obozowi. Mów dalej. Masz trochę czasu? Chcesz coś pokazać? Tak, mogę ci poświęcić minutę lub dwie. Okej, okay, jakoś tak bez polotu ta rozmowa. Okay. Byłeś kiedyś w jaskiniach na północ od jeziora? Byłem. Chodź, zobaczymy, czy nadążysz. Dobra, ruszajmy. Okej, będziemy biegać po prostu? Okej. No ten Mike to jest kurdy kawał chłopa, nie? Taki kurwa... Taki tatuś dla wszystkich dosłownie. Zobaczę, czy jakieś świrusy utknęły tam w Płocku. Kiedy ostatnio tam byłeś? Chyba będzie parę lat. Gdy byłem dzieckiem, praktycznie mieszkaliśmy w tej cholernej jaskini. Aha, był nas jedyny szczoro. A, okej, chyba, że tak. Myślałem, że taka bida po prostu. Mieszkaliśmy w jaskini. Nasza szkoła była w jeziorze. Tak, na to wygląda. Dobra, ja się nimi zajmę. W porządku, nie mam nic przeciwko. Okej, fajnie, że tak siup-siubi. Po jednym gites. Aha, tam z drugiej strony ktoś jest. Dobre w sumie, dobre miejscuwa, nie? Że od tej strony tutaj nie muszą za bardzo zabezpieczać obozu, bo no bo zombiaki utkną sobie w błocie i tyle. Skizo właśnie znalazł nowego gościa do tej roboty. Skizo, to sobie może, wiesz co. W każdym razie... Oj, tam daj spokój, ze Skizo zrobiliście dobrą akcję. Jak powstawały. Kiedy strumienie lawy twardniały, ale w środku wciąż płynęły jak jakieś zasklepione rzeki. Mamy te wszystkie wielkie jaskinie, które przyciągały turystów, jak Metolius. Ale jest ich w okolicy o wiele więcej. Oh shit. Dobra, dobra. Wychodzimy na autostradę. Musimy być cicho. No to chyba nie pójdziemy do tej jaskini. Tak mi się coś zdaje. Bo trochę tych zombie sobie tam idzie. Cała jebana horda. Oni specjalnie mieli tędy iść. Okej. Jezu Chryste! Serio? To po to mnie tutaj przyprowadziłeś, żebym powąchał stado świrusów. Myślałem, że ich znajdą teraz. Dobra, przez ten kaszel jego. Idziemy, za nimi. Czekaj, czekaj, za nimi? A gdzie niby idziemy? Zobaczysz. Chodź. Tak średnio bezpiecznie, nie? Nie wychylaj się. O, jak ciągną tam. Jezus Maria, te hordy są wielkie. Mówiliście mi też, że taka prawdziwa horda, takie co są do załatwienia, to, czyli te jak zobaczymy tutaj, strefy lęgowe hordy. O, jest ich 6. Zaraz pod moją kamerą. Widać to u was? Trofea. Nie, tereny badań Nero widzicie. No to zaraz nad kamerą. Nie chce mi się przestawiać kamery, wybaczcie. Dosłownie zaraz, jak jest tutaj tereny badań Nero, to następna jest horda, znaczy wyżej, więc jest ich 6. I że takie hordy mają normalnie jakieś tam paski zdrowia, czy coś w tym rodzaju. To jest wyjątkowo głupia akcja, nawet jak na cholernego włóczęgę. Czekaj, pamiętasz, jak opowiadałeś o tych falach turystów wylewających się latem z Kalifornii, blokujących 97 i 5? To są ci turyści? Tak, ludzie śmierdzieli prawie tak samo jak świrusy teraz. No bo co do jednego się nie myliłeś. Te świrusy, ich duże grupy, które niektórzy nazywają hordami. Wydaje mi się, że to przez nie tak trudno zmniejszyć ich liczebność. O co ci chodzi? Tylko pomyśl. Od ponad roku kręcę się po syfie, wykonując zlecenia. Boozer tak samo. Ricky, Skizo i jeszcze kilkoro innych. Jak myślisz, ile świrusów zabiłem? Nie mało. Mhm. Tak. No nie mało. Ale ich liczebność nie spada. Do czego zmierzasz? To przez te hordy. Każdej nocy przez autostradę Sentiam przewala się ciągły strumień świrusów. Całe tysiące. I napływa do Doliny Lost Lake, na północy gór Kaskadowych. I myślisz, że idą z Kalifornii? Autostrada jest zamknięta. Nikt od lat nie był na południu na przełęczy Sentiam. Dla hord nie jest zamknięta. Zamknięta jest właśnie z powodu świrusów. Ale chodzi mi o to, że każdej nocy napływają do nas hordy, a my nie możemy zrobić nic, żeby je powstrzymać. A wyjął broń nawet. No chyba nie będziesz strzelał teraz do nich. Z ich stanowczo za dużo. Okej, okay, czyli co? Czyżbyśmy w końcu mogli odblokować zadanie związane z rozwalaniem tych hord?
Czy gra się zacięła? Nie, dobra. Dokładnie tak. Swego czasu straciliśmy mnóstwo ludzi, próbując. Tak, wiem. Byłem tam. A każda przechodząca horda zostawia za sobą maruderów, albo rozdziela się i rozprasza. Właśnie przez to mamy wszędzie świrusy, jak okiem sięgnąć. No tak, aha, czyli te wszystkie takie pojedyncze okazy, czy tam jakieś małe grupki, to są... Jak znajdziemy sposób na powstrzymanie hordy, może uda nam się zrobić postępy. Czy oni idą właśnie tutaj? Byłoby bezpieczniej. Więcej ziemi pod uprawy, irygacja. Właśnie. Dobra, to jak mamy to zrobić? Dobrze wiesz, że nie masz szans w starciu z jakiej tam hordą. Byłem tutaj dosłownie chyba w poprzednim odcinku, nie? Czy nie? Niech to chuj strzeli. No. Chowają się tu cały dzień, hibernując, czy co tam te świrusy robią. Czyli myślisz, że powinniśmy... Tak. Wysadzić je w diabły. Wsadzimy dynamit tam, tam i tam. Zapalimy im tę górę na łby i odetniemy to miejsce. No dobra, uwięzimy tu kilka setek, ale co to zmieni? Nie rozumiesz. Zapieczętujemy to. Może wtedy nie będą miały gdzie spać. A może ten szlak szczyn i gówna przyschnie. Stracimy mózg i inne przestaną przychodzić. Mhm. Jasne. Cokolwiek tak naprawdę w tym wypadku jest dobrym pomysłem. Dobra. Przekonałeś mnie. Okej, chodź, wracamy. Dobrze. Do tego dążyłem. Tak jak ostatnio, chyba w ostatnim odcinku nawet mówiłem, że moim aktualnym celem jest ogarnięcie, co z tymi hordami robić. Zobaczmy, czy nadążysz. Kolana mu się rozgrzały. Teraz będziemy popierdalać za staruchem. Dawaj! Patataj. No kurde. Kawałek żeśmy przeszli przez te bagna, no. Się po syfie zrobiło z ciebie eksperta od świrusów. Śledzisz je w wolnym czasie? Sprawdzasz, co je napędza? Podejrzewałem, że to zadanie wyjdzie raczej od O'Briana. Totalnie się nie spodziewałem, że sam Deacon z siebie stwierdzi, że ej, patrz, kurwa. Myślałem, że O'Brien stwierdzi, że o, musisz ten zrobić to i tamto. Kilka dni temu jechałem na północ od krateru Belknap, kiedy przeleciał śmigłowiec. Śmigłowiec? Co ty gadasz? Posłuchaj mnie. To był czarny helikopter. Jedna z tych maszyn Niro, które latały wszędzie, kiedy wszystko się spierdoliło. I ty widziałeś taki śmigłowiec? W locie? Lepiej, widziałem już ich kilkanaście. Poszedłem i czasem tu latają. Pokazałem im radio. Próbowałem ich wytropić, zobaczyć, czy mają tu jakąś bazę i zapasy. Sprawdzić, czy federalni wciąż dychają. Łapiesz, nie? Prowadzą wiesz, o co chodzi. Badania terenowe na świrusach. Obserwują je. Mają potrzebne zasoby, podczas gdy my głodujemy i walczymy o życie. Jechałem za nimi do jaskiń Grotto. Wiesz, których? Wiem. Rozstawili tam czujniki ruchu. Sprawdzali, ile świrusów kręci się w jaskini za dnia i... A Mike, były ich tysiące. Tak, mówisz. Powiedzieli, że świrusy z całych gór kaskadowych na południe od Crater Lake i na północ aż do Smith Rock hibernują w tych powulkanicznych jaskiniach. Dlatego, jak wysadzimy te jaskinie, przerzedzimy ich szeregi. No tak, tylko najlepiej było zrobić to tak, żeby ta horda była faktycznie uwięziona wewnątrz tych jaskiń, a nie, że se tak tylko zawalimy pustą jaskinię i przyjdą i mamy takie, o chuj, ktoś nam zablokował wejście do domu. To jest całkiem niegłupi, ale taka akcja będzie wymagała naprawdę dużo... Chciałem, żeby Lost Lake było bezpieczniejsze, a to idealne rozwiązanie. Na początek spróbował to zrobić w jakimś innym miejscu i zobaczyć, jaki będzie efekt. Jasne, słuchaj. Jest kilka rzeczy, które muszę zrobić, okej? Ale za kilka minut musimy się spotkać na moście. Wiem, skąd wziąć dynamit. No i git. Bardzo dobrze. Fajno. Czy to może nie do końca... No nie wiem, czy to nas skłoni do wykańczania tych hord, ale przynajmniej do zablokowywania tych jaskiń, okej. Płynęły niczym zasklepione rzeki. Kiedyś były to zasklepione rzeki lawy, a teraz to rzeki szczyn i gówna. Ale tak, one zostawiają za sobą taki brudny szlak po prostu, no.
Okej. Okay. W farmie godzinę temu. Mój ziomek mówił, że czeka na ciebie łopata. Słuchaj, Skizo, bo widzisz, jestem zajęty. Wiesz, żelazny Mike i ja właśnie wybieramy się na wyprawę. Ty, żelazny Mike? Ruszysz tam, Dubsko, dzisiaj. Albo ty i ten twój galeki chłoptaś skończycie po uszy w gównie, zrozumiano? I to bez... O co mu chodzi? O co mu chodzi? Bez odbioru. W ogóle, nie wiem, mam wrażenie, że coś tu jest popaprane, jeżeli chodzi o jakby kolejność, bo oni się ze Skizo totalnie nie lubią, napierdalają na siebie, ale teraz była akcja, zrobili ją i w sumie powinny być troszeczkę ziomeczkami, a teraz znowu się na nas wyżywa, nie wiadomo o co chodzi, więc no dziwne. Albo on ma rozdwojenie jaźni, albo twórcy coś pomieszali, jeżeli chodzi o dynamikę tej dwójki. No ale dobra, okej. Niewiele za to zaufania dostaliśmy, Cholipka. To trochę słabo. Tu mam za to trofea. Zobaczmy, czy coś tutaj możemy sprzedać. Co słychać? Niewiele. A, dobra, zaczekaj. Ja dupa tam. To wszystko. Podjedźmy jeszcze. Strasznie daleko jest ten. Strasznie daleko tutaj jest... No, handlarz jedzeniem. To se podjadę samochodem. Możemy pozdawać te wszystkie rzeczy. Kurde, nie tu. Tu. Drugi raz już tutaj przychodzę i ta babka się pyta, czy czegoś potrzebuje, a ja... Masz kurwa problem? Wyjebać ci? Na razie nie mam więcej. Posprzedawałem tam jakieś borówki i inne dziadostwa. No wiele tego zaufania się tak naprawdę zyskuje. Przepuszczali właśnie jak hordy... Rozgromimy trochę hord, to... No to tych trofeów będzie naprawdę sporo. Ale i tak najwięcej z misji dostajemy. Dobra, mamy się spotkać na mosie, bo jakby kontynuujemy to zadanie. Niby skończyliśmy zadanie, ale nie skończyliśmy. No, nieważne. Kij z tym. Zobaczmy. Oj. Gotowy? O, ładny, ładny kadr. Tym razem będziesz musiał mi zaufać. No to dobrze. Trzeba mu zaufać. Nie no. Stary, dobra, wydaje się być spoko, nie? Wiesz może, co wydobywali w tej okolicy? Tak, rtęć czy coś takiego. O, rtęć. Cynober! Uzyskiwali rtęć z cynobru. Ludzie ze wschodu myśleli, że są tu kopalnie złota i srebra. Ale gdzie tam? Na początku XX wieku cynober warty był więcej niż złoto. W kopalni potrzeba dynamitu. Do poszerzania, tworzenia nowych tuneli, usuwania zawałów i tak dalej. A żeby móc go używać, trzeba było zarejestrować się w hrabstwie i przekazać komisarzowi kopię kluczy do swoich skrzyń. Zaraz! Mądre. Gdzie to w ogóle jest? Myślałem, że wiesz. W dawnym budynku federalnym. W dawnym budynku federalnym. Czyli pewnie tutaj. Jezu, Max! A. Ugięło się? Mówiłeś, że twoja noga nigdy więcej tam nie postanie. No ale dynamit, mordo. Nie pamiętam. Byłeś pijany. Po tym, jak zginął Joe. Ale przecież już tu wyczyściliśmy cały ten... Całą tą okolicę wyczyściłem już kiedyś. Skręć tutaj! Jesteśmy! Okej. Okay. Chciałem sobie zatankować, ale to nieważne. Ty jaki ma jakie przednie koło ma w ogóle z kratownicą? To nie jest dobry pomysł. Ja już to wyczyściłem, przestań. Wystarczy, że pogoda się utrzyma. Dobra. Widzisz to? To stary budynek federalny. To tam idziemy. Okej. Okay. Spoko. Wystarczy, że pogoda się utrzyma, czyli co? Na zasadzie, żeby artretyzmu się nie odezwał? Chodź, musimy kierować się w tę stronę. Dobra, to gdzie idziemy? Po prostu chodź za mną. Klucz znajdziemy przy komisarzu. Ale wiesz, gdzie on jest? Gdzie jest jego ciało? Tak. Szweda się może tutaj gdzieś. Słyszałeś, co się tutaj stało? Ach, wszyscy zostali wybici. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Komuś tam udało się uciec, a byłeś wśród nich. Zgadza się? Tylko dwóm osobom. Mnie i Noże. Ale to nie świrusy nas załatwiły. Co masz na myśli? Tutaj. No, ciekawe. Backstory żelaznego Majka. Jezus Maria. Jesus. Po dwóch tygodniach skończyła się amunicja. Wtedy zawarli rozejm.
spotkali się. Właśnie tam. Czuliśmy, co się kroi i byliśmy gotowi. Walka. Tylko te ślady krwi są strasznie świeże, jak na coś sprzed dwóch lat. Okazało się, że jednak mieli amunicję i... kurwa. No i widzisz, co narobili. Ale kto... Jak mówiłem. Po wszystkim z miasta wyszły tylko dwie osoby. Czasami... Żałuję, że byłem jedną z nich. Nie mu udało się przeżyć, to znaczy... Zabił innych po prostu, tak? Nie wiem, no jakieś dwa ugrupowania tutaj po prostu. W garniaku księgowego. O, zabierz mu klucz i wynosimy się stąd w cholerę. Napierdalali się wszyscy, jakieś dwa ugrupowania, które się pewnie zawiązały po, wiecie, po katastrofie. Już. Wchodzi pieczętowanie jaskiń. Przyprowadziłeś mnie tutaj, bo chciałeś, żebym to zobaczył. Dobra, masz ten klucz. Zdobędziemy mapy tych kopalń, tak jak mówiłem. I będziemy mieć dość dynamitu, żeby zapieczętować każdą z jaskiń w dolinie. Pieprzenie. Co do jednego masz rację. Nie żałuję, że to widziałeś. Nie nadążam za tobą, Mike. Mam na myśli nadciągającą wojnę z wieczystymi. Tę, na którą tak napala się Skizo. Obchodzi go, kto zginie? Po którejkolwiek stronie? Dobra, chodź, miejmy to z głowy. No dobra, chodźmy. Na szczęście gniazd tutaj nie ma, no bo już tu byłem kiedyś. A zresztą i tak, nie mogłem inaczej, nie mogłem tu nie być, bo przecież Adi nas tu wysyłała. Rozwali skopaczy. Wszystko zamknięte na głucho. Co się stało? Za wolno szedł? Musimy dostać się na górę. Wiem, że tu jest jakiś ukryty... Jakby coś tu umarło. Pokój. Traszki. Czuję je. Kiepska sprawa. Wiem, że tu się... Nie przypadałem za dzieciakami. Widziałem jakiś taki filmik, że jest tu jakieś ukryte pomieszczenie, gdzieś nie da się dostać po jakąś znajdźkę. Trzeba tutaj gdzieś jakoś kombinować, żeby wypierdoliło cię pod... na sufit tam. Bóg ma w opiece i duszę. Nie lubiłeś dzieci. Wow. A myślałem, że lubisz wszystkich. W zasadzie prawie nikogo. Większość toleruje. Nawet przemądrzałych włóczęgów. Chodź! Nie wiem, o co tu chodzi z tym. W jaki sposób miał tu być jakiś błąd, który nas wywalał do pomieszczenia u góry? Dobra, gdzie jest Mike? Tu jest. No, gdzie mam iść, skoro ty jesteś przede mną, znaczy za mną? Dobra, chodźmy do góry w takim razie. Tak, pewnie do któregoś z tamtych pomieszczeń, gdzie normalnie się zajść, jak widać, nie da. Dobra. Chodźmy tu. Z buta, kurde, czy z bara wjechał. Okej. Dobra, to jest to. Mamy mapy wszystkich kopalni, na których widać, gdzie gromadzą dynamit. No i nieźle. Dobra, chodź. Oho, ktoś przyjechał. Słyszysz to? No. A co, spodziewasz się może kogoś? Nie. Chyba mogę na ciebie liczyć. Ej, ja nie wszczynam burt, ale... Dobrze wiem, jak je kończyć. Ale spodobało mi się jego totalne zaskoczenie, takie... Co? Ktoś przyszedł? Spodziewasz się kogoś? Nie? Dobra, świetnie. Mówię, że nie, ale pamiętasz, jak ostatnio byliśmy w syfie? Jak mówiłem, trzymam się za tobą. Dobra, kurde. A czy ja mam... Kurde, że nie mam tej kuszy, to było super. Dobra, poczekamy. No tak naprawdę nie mają gdzie indziej iść, co tutaj. Możemy wziąć tak sobie tak, o. Nie wiem, czy tam doleci, cholera. Kogoś tu mamy. No. Ten się ruszy. Ukrył się, dobra. I gdzie się podział? Tu jestem.
Jak po cichu, normalnie. Na początku ta kusza jakoś nie totalnie mi nie przypadła, ale teraz... Pięknie. Jasna. Bardzo ładnie to zrobiłem. Bez wszczęcia burdy. No, przeszukajmy sobie oczywiście Halo, no. Jeszcze nie zacząłem szczyloć, a oni już tutaj, kurde, coś do nas ładują, co? Kryj się. A, okej, świetnie, strzelają się teraz z zombiakami. Brawo dla nich. Zagapiłem się. Co na już idę? Zagapiłem się, patrzyłem jak płoną. No, cholera jedna. Ale co, chcesz ten? Mike? O, shit, idą tam za nim. No co jest, kurde? No właśnie widzę, że ci kiepsko idzie. Dlaczego tam utknąłeś? Wydaje mi się, że się zablokował po prostu. Nie wiem, o co kaman, bo ja się tak ładnie przelazłem. Siup, siup, a on tam utknął i się nie ruszał. Nie wiem, po co on tam siedział. No bo pozbierajmy jeszcze raz amunicję. Tutaj jakieś rzeczy, apteczka, ekwipunek pełen, ale na przykład sobie ammo to nie mamy. No trudno. Nie mamy jak stworzyć. No, wyjdziemy stąd dzisiaj? O co tu chodzi? Nie da się. Gra coś totalnie pojebała. No nie wiem, chcę stąd wyjść. O, żeż ty. Cóż ta gra odwala? Motocykle są tam. Ja wiem, gdzie są motocykle, tylko... Sorry, już idę. Drzwi są zamknięte, cholera, jasne, nie wyjdziemy stąd. One powinny być, wiecie, otwarte na oścież, no. Czy da się jakoś wyważyć te drzwi, cholera? Gdzie ty znowu leziesz? No tak, już idę. No nie bardzo. Nie mogę też niestety strzelić do niego. Uwaga! Okej. To mi przeładuje grę. Udało się. Nie można do niego strzelić za bardzo, ale można mu rzucić granat pod nogi. Fajnie. Może teraz się otworzą? No kurde! No co ja mam zrobić, no? Kurwa! Ale dupa. Zresetuj punkt kontrolny. Czy to coś da? Zaraz zobaczymy. No kurde, mol! Co ja mam zrobić w tym momencie? Nie no, autentycznie nie wiem. Wczytaj grę, ale kiedy ja to kurde zapisywałem? Ale dobra, są autozapisy. Wydaje mi się, że tu wystarczy. No, zobaczę. No dobra, przynajmniej to odładowanie, przeładowanie się powiodło. Na razie spróbujmy ich faktycznie nie atakować, żeby nam Mike gdzieś nie przepadł. Okej. On też do nich strzela? No ja nie wiem, zaraz do nas zaczną strzelać, nie? Dobra. Ty zaraz będziesz ranny, o, dokładnie. Okej. No i go to padł. Dobra. Nie jest źle. Oh shit, troszeczkę do nas ładują. A to my też możemy poładować po nich, nie ma problemu. Okej, amunicja. Dobra, kucnijmy sobie, przeładujmy. Przede mną, no nieważne. O nie, snajper! Mike, uważaj, tam jest snajper. Czy ja mogę...
obejść ten budynek dookoła, czy też mi gra powie, nie, jesteś za daleko od żelaznego Majka. Nie jestem, dobra. Dobra. Snajper rozwalony. Wróćmy bliżej do Majka, bo... Dobra. Okej. Chodź, Mike, idziemy. Dobra, tego już zjedzą. Mike! O, jesteś, świetnie. Zapraszam do ruszenia się, nie wiem, Mike. On naprawdę ma jakiś, kurde, problem ze sobą. Zapomina, że trzeba chodzić, żeby pójść gdzieś, ale dobra, może do, jak do, lecę już, wiecie, do motocykli. Czy ktoś tu zaczął strzelać do mnie, czy nie? No, cholera jedna, no. Mike, chodź tu! Jasny gwint, o co z nim chodzi? Ja specjalnie chciałem, wiecie, obejść, żeby snajpera... Nie! Mike, cholera jedna, zjedli go! Nie wiem, czy to miał być jakiś taki żart, wiecie, ze strony twórców, że ej, zróbmy, żeby Mike się zawieszał w każdym możliwym miejscu, żeby gracze mieli taki, o nie, znowu żelazny Mike się... No dobra, no trudno, będziemy musieli pójść razem z nim. Innej opcji nie widzę, niestety. Ja niestety snajperki nie mam, ale... I tak sobie poradzę. Żeby nam świrusy do nas nie przylazły zaraz. O! Ten chłopco. Dobra, to też padła. No wiem. Ta gra jest brutalna. Serio, jakby oni tu wybiegają do ciebie, a ty jeb kulka w łeb. I nie ma. I... Dobra, Mike, proszę, powiedz mi, że idziesz ze mną. Czekaj, mogę stąd wypchnąć albo coś? A, czy on się znowu tu zawiesił? Dobra, naprawdę, to wszyscy, chodź, Mike. Ale burdel. O, idzie. Wiesz, dlaczego nikt nie zagląda do Sherman's Camp? A, oj tam, raz tu byłem, było okej. Okay. Że tak ryzykujesz, ostro się wkurzy. Miałaby się dowiedzieć. Ja nic nie powiem. Dobra. No to pewnie on sam się wygada, ale to nieistotne. Dobra, wsiadamy na motor. Odjeżdżamy, tak? Mike. O, tak, udało się. Nie zaciął się, zajebiście. Zdupcamy stąd. Oj Boże, strasznie gliczująca się postać. Dawno już w grze takiej nie widziałem. Wracając do wieczystych, czemu chciałeś, żebym zobaczył to gówno? Wiesz, Dick, kiedyś myślałem, że byliśmy do siebie bardzo podobni. Serio? Tak? Bo masz wszystko w dupie. Niby zależy ci na przyjacielu, nie chcesz, żeby zginął, ale na mnie, czy na jakiejkolwiek innej osobie, szczerze wątpię. Wyłącznie dzięki temu żyję. Tak, to prawda. No, ślisko, wow. Takie podejście też może cię zabić. No tak. Dobrym ludziom z Sherman's Camp też przestało zależeć na innych. Nawet na towarzyszach. Łatwo zabić człowieka, który jest dla ciebie tylko kawałkiem mięcha, który stoi ci na drodze. Skizo chce pozabijać wieczystych, bo uważa, że nie są już ludźmi. Nie liczą się. Po prostu stoją mu na drodze. Ja tego nie kupuję. Nie zgadzam się. Nie, to są ludzie, tylko tak bardzo zindoktrynowani w dziwny sposób, że no faktycznie mówię, ci wszystkie inne, czy tam
Copeland czy pani Tucker, no mają obozy, jakie mają, nie? Ale może w jedną stronę są bardziej odklejeni, w drugą mniej. Na które rzeczy bardziej realnie patrzą, natomiast no... Wiesz, Skizo, on... Wszyscy chcą jakoś przeżyć, myśli, nie? Myśli, że jestem pacyfistą. Znaczy, lubi mnie tak nazywać, bo sądzi, że przeze mnie wszyscy zginą. A tak będzie? Mike, wszyscy przez ciebie zginą? Świrusy nie będą żyć wiecznie. A jak już znikną, będziemy potrzebować ludzi, żeby zebrać to wszystko do kupy. Hej, słuchaj, hej. Carlosa i jego wieczystych nie cierpię tak samo jak Tucker, czy Copelanda i jego cholernych prawdziwków. Rozumiesz? Ale słuchaj. Prawdziwków. Tym rzecz, Dick. Nie będę za wszelką cenę ich zabijać. Problem polega na tym, że wieczyści tak właśnie myślą. Oni za wszelką cenę chcą pozabijać. No właśnie, tak jak się zastanowić, to znaczy przypuszczalnie nie było to intencją twórców, ale można by to przenieść na realia naszego świata, tak? Z takim vibe'em, jak mamy tutaj Carlosa i tych wieczystych, którzy są taką sektą religijną. No więc mamy różne obozy wyznające różne zasady, każdy się trzyma tam, wiadomo, jakichś tam swoich granic i tak dalej. Lubią się bardziej lub mniej. Pewnie jakieś handle, nie handle i tak dalej, to tutaj widzicie na przykład to, że ja sobie tutaj jestem, no to przecież Mike wie, że dla Tucker jeżdżę, dla Copelanda jeżdżę i nie ma z tym jakiegoś problemu, takie no dobra, trudno, robisz dla nich, wolałbym, żebyś pracował dla mnie albo wolałbym cię mieć w swoim obozie, no ale nie mogę ci zabronić czegokolwiek, tak, więc te obozy nawzajem się nie próbują zwalczać w jakiś sposób, tak. Natomiast wieczyści, obóz Carlosa są tą jedną grupą ludzi, która chętnie pozbędzie się wszystkich innych. No więc pomyślmy sobie, czy to w jakiś sposób może odzwierciedlać nasz aktualny, coraz bardziej aktualny stan rzeczy na świecie. Głównie w Europie, ale ogólnie na świecie, tak? Że tak, no, są różne grupy ludzi, które ze sobą koegzystują. Czasem się lubią, czasem się nie lubią, tolerują się. Jest taka jedna grupa, która jest problematyczna i najchętniej jakby nikt nie chce im wyrządzić krzywdy, ale oni chcą wyrządzić wszystkim krzywdę. Ciekawe bardzo. Takie jakieś spostrzeżenie zauważyłem. Rozejm przetrwa. Mogę się założyć. Boże, ta scena w tym deszczu i tak dalej. Teraz mi się przypomniał jeszcze ten film Mazda Terabiti. Tam właśnie było takie pożegnanie w tym deszczu i potem było źle, no nieważne. No niech będzie. Ale mam nadzieję, że jesteś jakby... Mike raczej jest przygotowany na to, że jeżeli trzeba będzie się bronić, to się będzie bronił. Byłoby niemiło stracić obóz Mike'a, bo to jest raz, że miejscówka zajebista, dwa, że najbardziej takie lajtowe są tutaj zasady i w ogóle... Kurde, strasznie mało tego zaufania dostaję. Okej, odblokowano przepis. Robiliśmy różne rzeczy. Przepis na co? Na wabik. Dziękuję bardzo. Świetnie. Czyli możemy sobie tutaj... A, nie w obozie. W dzień urodzin Heroda. No dobra. Gdzie mam się teraz udać? O, proszę bardzo. Znowu. Znowu wątek dla Nero. Jest tutaj cały czas ta misja poboczna, ale ja na razie po prostu oleję. Pewnie w jakiś inny tam... innym czasie będziemy się udawać. What the fuck? Ej, jest jakiś dziwny... Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest jakaś dziwna sytuacja z telewizorem moim. Mam telewizor, wiecie, taki smart TV, nie? I zazwyczaj oglądam na nim tylko YouTube'a. On się włączył teraz samoczynnie. W sensie, jeżeli się na YouTubie coś ogląda i się włączy pauzę, to telewizor przechodzi w stan spoczynku, w sensie jest ten jakby screensaver tak zwany, nie? Wygaszacz ekranu. Ale... on się po jakiejś pół godzinie czy godzinie włącza samoczynnie i film na YouTubie właśnie się włączył. Nikogo tutaj nie ma ze mną w pokoju, a telewizor cały czas idzie. Albo mamy duchy w mieszkaniu, albo właśnie jakaś dziwaczna funkcja, coś tu jest nie tak z tym telewizorem.
Okej, chyba zagadka rozwiązana. Pojawił się komunikat, że się ta chwilę telewizor zaraz wyłączy, więc on to jakby wyszedł z wygaszacza ekranu, odblokował wideo na YouTubie tylko po to, żeby się wyłączyć za chwilę. No dobra. Ile mamy? 35 minut. No niby moglibyśmy kończyć, ale jestem ciekaw właśnie w dzień urodzin Heroda, tylko on odnajduje terenowy zespół badawczy Nero. Pytanie, jak długa będzie to misja? Jeszcze mamy to. Odwiedź pomnik. Tylko, że kurde, tu się jedzie długo. Dobra, pojedźmy tu. Może coś się jeszcze uda zrobić i zobaczę po prostu. Nie, Mike, nie nastawiał. Tak, podjadę tu. Szkoda, że nie ma tu jakiegoś punktu szybkiej podróży. Powinien być tu w Camp Pioneer, punkt szybkiej podróży. Podjadę tam i... No i zobaczymy. O, żelazny Mike znowu. Słyszałem, że sprowadziłeś Shane'a Riley'a, ale jak poszedłem do chaty, nie było go. No, tak. Odnośnie tego, Mike... Shane'a? A! Serio, ale on... Tak, tak, tak. Walczył jak szalony, nie zostawił mi pola manewru. Żadnego. Aha. Na temat tego, jak załatwiamy tu sprawy. Tak, tak, Mike. Pamiętam. Rosley, bez odnów. Dowiedział się o... Dowiedział się o tym ziomeczku, co w Camp Pioneer go załatwiliśmy. Nie, dobra, trudno. Pomocy! Co jest? Ktoś pan w kłopoty? Proszę! Szlak by to, Boże! Pomóż mi! Spoko, nie ma problemu, mogę ci pomóc. Jeszcze jak mi trafiał. No, nie. A, pięknie. Udało się. No co tam, mordeczko? Jezu, biedny musiał się schować z martwym gościem w tym. Hej, hej! Będzie dobrze. Hej, nie krzycz tak. Słuchaj, w syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Co? Co? Obóz? Tak. Obóz? Tak, dosłownie wystarczy, że się kurwa obrócisz. Pójdę tam. Okej. Okay. O, patrzcie. Jak wyślę go do Hot Springs, to dostanę 200... kredytów, całkiem niewiele. W obozie Copelanda 500 zaufania i 100 kredytów w jego obozie, natomiast u Żelaznego Majka 1000 zaufania. Nie no, to myślę, że do Majka, plus ja bym raczej w ogóle wysłał wszystkich do Majka. Hej, idź do Lost Lake, znajdź Ricky Patil, powiedz, że cię przysyłam. O ran, dziękuję, dziękuję. Już było po mnie, ja pierdolę, już myślałem, że nie żyję, rozumiesz? Dziękuję ci, ja nawet nie potrafię. Dziękuję! Powiedz, że to był Dico. Nie w tą stronę. Dobra, leć i nie daj się złapać. Wystarczyło podejść tu i zobaczyć, że tam kurwa żyją ludzie. Dosłownie chłop tu był. Co się stało, Ricky? Co jest? Ten gość, którego szukaliśmy, Eric Lynch. Ten, który zabił Campbella i Reeda na farmie. Lynchman, a to chujek. Wiesz, gdzie jest? Tak, no, tak jest, na północnym wybrzeżu przy starej przystani. Skizo chciał za nim ruszyć, ale żelazny Mike kazał dać ci znać. Oh shit. Znajdę go. Dzięki, Dick, tylko szybko. Mam nadzieję, że ten wilk nie zajebał tego gościa, coś mi go dopiero... Ucho kąsacza. A, bo to jest zombiak. To nie jest wilk, tylko zombie wilk. Dobra. A, chwila. To mi przydałaby się pomoc na dłoń. Tu mamy łowcę nagród. Dobra, to ja olewam to i lecę za tym gościem w takim razie. Z tego prostego względu, że... Z tego prostego, słuchajcie, względu, że mniej nam to, krócej nam to zejdzie. Na pewno ja bym chciał już kończyć odcinek, obawiam się, że tam się odpali dłuższa misja. Boże, jeszcze ktoś. Posterunek jest atakowany. Kapralu, musimy ruszać. Musimy stąd ruszać. Kapralu, jest ich więcej. Kapralu. Kto to w ogóle, czy to są... Co się tu kurwa dzieje? Jakiś kapral, porucznik, bojówka, co to, czyje to radio w ogóle było? Co jest, kurwa, do kogo, a, do zombiaków strzeliłem, dobra. Nieważne, ja muszę przez obóz przejechać. Zrobiłem kółko. Muszę przez obóz przejechać, żeby dopaść tamtego. Tego, co ucieka. Dawaj, zostaw sosnę, jedziemy dalej. Dam radę przez wodę przejechać, albo po prostu przez bagno. Potrzebujemy go żywcem. Żywcem? Po co? Po co? No właśnie. Ukradł
dwa worki nasion. Dick, potrzebujemy ich. Ależ kurwa. Musimy wiedzieć, gdzie je sprzedał albo ukrył. Strasznie komplikujesz mi dzień, ale dobra, wytropię go. Deacon, bez odbioru. No dobra. Fajnie, kazało mi tutaj przyjść maczeta. Ale nie, i tak moja broń lepsza, chociaż no właśnie 40. Nie, no chyba lepiej już to naprawić. No dobra, to pionko mówicie. Tam jesteś. O kurwa, tam jest. No i dobra, lecimy. Come on, come on, come on, come on. Cholera, liczmy, no bez jaj. O nie, nie, nie dam ci uciec. Jebany karabin ma. Idź do diabła. To jest nasz kolerwa. Uj. Kurwa. No nie wiem, strzelasz czy nie? Co się stało? Nie mogę strzelać teraz. What the fuck? Kurdemol. Broń się mi zacięła, czy kichuj? A ty gdzie? O! Nie uciekaj mi! Teraz nagle mogę strzelać. Dawaj nitrem! Słyszysz? No tak, tu mów opona, nie? Przednią, tylną, jeden ciul. Jej, wybuchł motocykl, przepięknie. Mój też w nie najlepszym stanie, troszkę się dymi. Jak leci, Linchman? Co jest, w obozie za sobą cię karmili? Pierdol się. Myślałeś, że zabijesz paru gości i odjedziesz z naszymi zapasami? Co z tego, że część osób umrze z głodu, skoro ty się nażdżesz, co nie? Zostaw mnie, skurwysynu! Ej, posłuchaj mnie. Ricky przyśle po ciebie paru gości. Jak im powiesz, gdzie schowałeś nasiona, to może cię zastrzelą, zamiast powoli powiesić. Co ty na to? Nie mam pojęcia, o czym w ogóle mówisz! Dobra, jak sobie chcesz. Wiosenny zasiew, dobrze. I kolejne zaufanko. Mam go. Zaraz podam ci służebne. Wyślij to, dobra? A ma nasiona przy motocyklu? Czekaj, proszę! Chyba nie widziałem ich. Dobra, zgarniemy go. Lost. No nie widzę. Bez odbioru. Wirusy mnie dorwą! Proszę! Oj tam. Narka, Linchman. Zgarnijcie go szybko, bo może umrzeć za chwilę. O Jezu, mój motocykl trochę kaszle. Jest w takim stanie jak moja Astra teraz. Ale przynajmniej tak, naprawić sobie go możemy. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, no to tyle. Trochę się tu zaczęło dziać w końcu w tym regionie, widzę. I mamy jedno zadanko tu, i mamy zadanko tu. Więc coś tam do roboty jest. Na razie tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do strzonka. Zobaczmy.